20 lipca, w sobotę witam Was drodzy, pozdrawiam i tradycyjnie zapraszam do tego, by wysłuchać Słowa Bożego, które na dziś przygotował nam przewodnik z Biblią na co dzień. I tak w księdze proroka Jeremiasza w 2 rozdziale w 19 wierszu czytamy. Poznaj więc i zobacz, jak złą i gorzką jest rzeczą, że opuściłeś Pana swojego Boga i nie ma u Ciebie bojaźni przede mną. Zaś drugi fragment wyjęty jest z Ewangelii według świętego Łukasza, gdzie w 15 rozdziale, w 14 i 15 wersecie tak czytamy. Gdy młodszy syn wydał wszystko, nastał wielki głód w owym kraju i on zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł więc i przystał do jednego z obywateli owego kraju, a ten wysłał go do swej posiadłości wiejskiej, aby pasł świnie. Drodzy, ten dzisiejszy fragment z Ewangelii według świętego Łukasza to oczywiście fragment jednej z najbardziej znanych przypowieści biblijnych, którą nazywamy przypowieścią o synu marnotrawnym, ale warto przypomnieć sobie, że jest to przecież historia, w której mamy trzy postaci. Z jednej strony jest ów ten najmłodszy czy młody syn, który sprzedaje wszystko to, co ma, wszystko to, co otrzymał w spadku, roztrwania, no i jak czytamy, kiedy nastaje głód, kiedy on zaczyna cierpieć niedostatek, musi udać się do jednej z posiadłości i tam próbuje żywić się tym omłotem, którym karmione są świnie, ale nikt mu nie daje. Tam też przejrzał na swoje oczy i wtedy wybiera się w drogę powrotną do domu swojego ojca. Ale to jest też historia starszego brata, który będąc w domu ojca, nie potrafi w pełni cieszyć się radością tego domu. Gdzieś jest zamknięty w myśleniu o tym, jakie są oczekiwania, co powinien robić i to wszystko sprawia, że gdzieś nie potrafi w pełni korzystać z radości tego, że jest przecież współgospodarzem tego domu. Ale przede wszystkim jest to historia dla mnie, jest to historia o ojcu. Ojcu, który czeka, ojcu, który wychodzi. Wychodzi na spotkanie młodszego syna i pokazuje mu, że choć sprzedał wszystko, że roztrwonił wszystko to, co miał, to w jego oczach nadal pozostaje jego synem i nowa szata, sandały na nogach, pierścień na jego dłoni pokazują i uświadamiają mu, że dla ojca zawsze pozostaje synem i dom ojca zawsze jest dla niego otwarty. Ale wtedy, kiedy trzeba, ojciec wychodzi też do starszego syna i tłumaczy mu, zaprasza go, by stał się uczestnikiem radości domu. I drodzy, nie wiem, gdzie dzisiaj jesteśmy, i dlatego chcę teraz wrócić do słowa z księgi proroka Jeremiasza. Poznaj więc i zobacz. To jest wezwanie, by zobaczyć, gdzie dzisiaj jesteśmy. Bo tak naprawdę wiele tracimy wtedy, kiedy oddalamy się od domu ojca i może nie musimy przeżywać upadku, nie musimy przeżywać tego wszystkiego, co stało się doświadczeniem młodszego syna, by zrozumieć, jak wiele tracimy, oddalając się z domu ojca, do tego potrzebujemy wejrzenia. Wejrzenia nie wtedy, kiedy już jesteśmy gdzieś na dnie, ale wtedy, kiedy możemy, bo po to dane nam jest Boże Słowo, byśmy to wejrzenie mieli na dom ojca, na to, kim jesteśmy w jego oczach, na to, kim jesteśmy w tej Bożej rodzinie, byśmy nie musieli oddalać się z domu ojca, i byśmy zawsze mogli cieszyć się radością tego, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Tego życzę nam wszystkim, tego dobrego spojrzenia w siebie i na siebie, które może nam zapewnić tylko Boże Słowo. Drodzy, dziękuję Wam na dziś, serdecznie pozdrawiam i zapraszam jutro na kolejny odcinek Codziennika Biblijnego. Zostańcie z Bogiem.